Ja tylko w sumie chciałem się krótko podzielić tym, co ja doznaję i odnośnie tego, co brat mówił, bo właśnie doznaję tego, jaka jest bitwa o tą świadomość, jak wróg chce wciągnąć właśnie człowieka w taki stan ani tu, ani tu. I w sumie człowiek nie wiadomo, gdzie jest, a to jest właśnie najgorsze, bo jak człowiek jest w złym, to jest dla diabła coś... To jest najlepszy stan dla diabła, bo człowiek nie żyje gorliwie, nie żyje płomiennie, a myśli, że jest z nim dobrze. I wtedy właśnie diabeł podsuwa takie myślenie, że a co ja złego robię? Ale właśnie to jest właśnie diabelskie myślenie, co ja złego robię? Człowiek żyje sobie jakoś nijako, byle jak i mówi, co ja złego. A pytanie, ale czy żyję jak Chrystus? Czy jestem gorliwy, czy jestem płomienny, czy mam ochotę czynić dobro, czynić dobro, nie ustawać, czy właśnie mam siłę i ochotę, aby pokonywać przeciwności. Ja sam widzę, jak jeszcze jest we mnie tego mało, jaka wojna się toczy, jak muszę do Pana często wołać właśnie, jak to ważne jest, żeby wołać do Pana, żeby nie dać sobie osłabić tego, tej świadomości, że potrzebuję Pana, że nie mam siły, coś się dzieje i nic z tym nie robię, tylko właśnie, żeby ze wszystkim przychodzić do Pana, żeby być szczerym przed Panem, mówić Mu wszystko i wylewać swoje serce, mówić, że nie mam siły, nie mam wiary, nie mam tego, nie mam tamtego, potrzebuję tego i wiem właśnie, jak to jest ważne i jak też właśnie diabeł walczy no z tym kłamstwem właśnie, że chce nas oszukać po prostu. Mamy prawdę i wiem, że kłamstwo, nawet czytanie Biblii, znaczy czytanie Biblii jest bardzo dobre, ale jeżeli właśnie nie przyjmuję tego, co ona do mnie mówi, to wtedy ja widzę, jak to kłamstwo na mnie jest podatne gdzieś. Gdzieś wchodzę w jakieś osłabienie i no i widzę właśnie, że mało jest, mało tej wiary we mnie, mało w nas jest tej wiary. Dzisiaj słuchałem sobie taki fragment i w sumie przeczytam tylko jeden werset z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału i 30 werset. I tu pisze, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I właśnie jak my w to wierzymy, bo dużo, dużo właśnie słów jest czytanych, czy o tych radosnych słowach, czy o tych gorszych słowach, że właśnie, że każdy z nas ma być sługą. Ja muszę być sługą i że wiem, że muszę czynić to, co Pan daje i iść dalej, po prostu pokonywać przeciwności, że właśnie łatwo jest gdzieś odpuścić sobie, gdzieś porzucić i no po prostu widzę, jak potrzeba iść dalej, żeby nie zatrzymać się gdzieś. Jak właśnie jak człowiek się nawraca, to jest taki gorący, jest taki, że chce służyć właśnie. A potem gdzieś właśnie się odpuszcza i właśnie, żeby nie dać sobie, nie dać się ostudzić, nie dać sobie odpuścić, tylko właśnie, żeby iść dalej. Niech Pan pomoże, bo no, widzę, jak Pan chce, jak mnie nieraz zachęca, już nie mam, czasem przychodzą no, trudniejsze dni, a nie może właśnie tak być. I Pan zachęca, żeby się nie poddawać, żeby iść dalej, żeby się oczyszczać i właśnie no, pilnować właśnie tego, co brat mówił, że tej świadomości, żeby wiedzieć, w którym miejscu jestem. Jeżeli jest grzech, to właśnie, żeby to oczyścić, a nie zostawiać gdzieś właśnie. A jeżeli nie ma, to iść dalej. Niech Pan pomoże. Amen.